Przez 2 tygodnie ferii zimowych dzieci i młodzież z Sieradza mogła brać udział w akademiach i turniejach w ramach akcji Ferie z Mosirem. Zabawy i satysfakcji z uprawiania sportu nie brakowało. Przez pierwszy tydzień ferii każdy mógł wziąć udział w zajęciach zimowej Akademii Kajakarstwa, Lekkiej Atletyki, Karate i Zapasów. Zapasy to trudny sport, wymagający dużo wyrzeczeń i determinacji. To dopiero druga Akademia Zapasów. W tamtym roku ruszyliśmy pierwszy raz w ferie i rzeczywiście ta akcja nam fajnie wyszła. Przyszło trochę dzieciaków z miasta, zachęciliśmy te dzieci do uprawiania zapasów, część z nich została. Zapasy to nie tylko zabawy i gry z mocowaniem, ale też akrobatyka, bo zapasy to taki wszechstronny sport. Nie każdy musi przecież być mistrzem świata, chodzi też o to, żeby te dzieci odeszły od komputerów, od telefonów, pobiegały, poruszały się, spaliły trochę kalorii. Uczestnicy Zimowej Akademii Zapasów opowiedzieli, jak wyglądają zapasy z ich perspektywy oraz jaki powinien być zapaśnik. Jeżeli chce się coś osiągnąć, naprawdę robić wyniki w tym sporcie, a nawet jeżeli nie robić wyniki, a być po prostu dobrym w tym, to tak, jednorazowe przyjście, tak raz na miesiąc absolutnie nie wchodzi w grę. Trzeba chodzić tutaj zdecydowanie systematycznie, jeżeli chce się coś osiągnąć. Dzisiaj wiele młodych osób siedzi w domu, mówiąc, że nie chce im się albo nie mają nic lepszego do roboty. Byliśmy również na Zimowej Akademii Lekkiej Atletyki. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, no większość z nich to jest młodsza grupa, piąte, szóste klasy. Po prostu no, w tym czasie trzeba porozciągać i no, typowe ćwiczenia lekkoatletyczne, gimnastyczne. Ja dość dobre miejsce zajmuję w sporcie i bardzo lubię właśnie to robić, więc trenuję dalej ogólnie. Od dawna? Od roku, ponad rok trenuję. Powiedziałabym, że to jest bardzo fajna też zabawa i no w ogóle, że jest bardzo fajnie. I można bardzo fajnie spędzić czas. Na tych zajęciach młodzi adepci Królowej Sportu mogli potrenować z medalistą Mistrzostw Polski w biegu przez płotki na 400 metrów Patrykiem Pawłowskim. Po raz pierwszy miała miejsce Zimowa Akademia Kajakarstwa. Uczestnicy tych zajęć mogli ćwiczyć na siłowni, bieżni, a także na ergometrze, który służy do ćwiczeń podczas sezonu zimowego, kiedy to wioślarze nie mogą trenować na wodzie. No, uprawianie kajakarstwa rozwija cały organizm, wydolność, muskulaturę, siłę, wszystkie cechy motoryczne rozwijamy. Przy okazji też podziwiamy przyrodę, bo pływając na kajaku można też obserwować przyrodę. Zapraszam do swojej dyscypliny, żeby spróbować. To może im się spodobać i wtedy może zostaną w tej dyscyplinie. Im więcej dyscyplin się spróbuje sportowych, tym możemy znaleźć tą dla siebie i ją po prostu uprawiać nawet i całe życie. O wrażeniach o dyscyplinie, która wymaga olbrzymiego wysiłku fizycznego, rozmawialiśmy z uczestnikami zajęć. Poszerzyć swoje umiejętności, a poza tym jest więcej treningów podczas tygodnia, więc dlatego chodzę. To jest bardzo rozwijający sport. Ćwiczysz mięśnie nóg, rąk i klatki. Podczas ostatnich wakacji tata mnie zapisał. Jakoś się tak sprawdziło, zapisał też moich braci. Ostatnio przy zawodach w Opolu zająłem pierwsze miejsce na 6000 metrów i teraz w lutym będę startował na zawodach ergometrowych w Poznaniu. Poleciłbym dla osób, które mają twardy charakter, lubią wysiłek, lubią sport, łatwo nie odpuszczają. Największe zainteresowanie wzbudziła Zimowa Akademia Karate. W zajęciach uczestniczyło kilkudziesięciu adeptów sztuki walki. Powiedziana była taka krótka nomenklatura karate, która właśnie rozpoczęcie treningu i zakończenie i takie krótkie właśnie przywitanie. Te dzieci uczą się oczywiście przez zabawę, dlatego bo dzieci na początku to szukają swojego ulubionego sportu. Uczymy się tutaj przede wszystkim rozwijania swojego ciała poprzez różne ruchy. Uczymy również takiego szacunku do drugiego człowieka. Nie tylko, nie chodzi tutaj o osoby starsze, ale do drugiego swojego współpartnera, współćwiczącego. Karate to sport pochodzący z Japonii. Dla uczestników trening karate to również zabawa. Młodzi karatecy chętnie opowiedzieli o wrażeniach z treningu. To jest bardziej taka zabawa, żeby rozluźnić mięśnie, żeby bardziej się zabawić. Taka zabawa dla młodszych właśnie, żeby się zrelaksować i że nie są ciągle tylko ćwiczenia, ale są też przerwy i zabawy. Nie tylko najmłodsi byli pod wrażeniem treningu w karate. Jest tutaj mój syn na zajęciach. Także cieszy mnie to, jak widzę, jak ćwiczy ogólnie, no i myślę, że to jest dobry pomysł, prawda? Trochę ruchów w ferie niż tam siedzenie przed komputerem. Myślę, że to jest dobry pomysł, tak jak mówię, ruch to jest zdrowie, prawda?
Drugi tydzień to cykl turniejów. Interesującym wydarzeniem był otwarty turniej tenisa stołowego. Na zawodach spotkała się młodzież i dzieci rywalizujące w kategoriach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Graliśmy, że sędziowali sobie zawodnicy sami sobie, ale w takich rozgrywkach jak gramy w trzeciej lidze, tutaj przyjeżdżają sędziowie z okręgowi, sędziowie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Według mnie w tenisie stołowym zależy bardzo od myślenia, ponieważ trzeba wiedzieć błędy przeciwnika, trzeba zauważać, myśleć, jakiemu serwisy dać, czego nie umie. Na przykład piłka nożna to jest bardziej sport waleczny, zależy od na przykład drużyny, a w tenisie stołowym zależy to od siebie, no, chyba że gra się deble drużynowe, ale to tutaj tak bardziej od siebie zależy. Podczas ferii zorganizowano również turniej koszykówki w kategorii dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewczynki młodsze zwycięzcą został UKS Basket, w kategorii dziewczynki starsze najlepsze okazały się Tobiaszki, a w kategorii chłopcy rywalizację wygrał zespół ZPJ. Turniej wywołał dużo pozytywnych emocji, a wielu zawodników pokazało świetny poziom sportowy. O dobrej zabawie i koszykówce opowiedzieli nam zawodnicy. To jest taka stała oferta na ferie, na koniec ferii zawsze rozgrywamy tutaj dla uprawiających koszykówkę, taki turniej feryjny. Dzisiaj nawet gościmy zaprzyjaźniony klub z Aleksandrowa. Usłyszały, że taki turniej jest, także miło, że to możemy gościć. Próbowaliśmy także wyjaśnić, czym jest streetball i czym różni się od tradycyjnej koszykówki. Chodzi o to, że gramy nie na pełne boisko, tylko na jedną połowę i punkty nie są też liczone za dwa i za trzy, tylko za jeden i za dwa. No i gramy no trzech na trzech, żeby nie było takiego tłumu. Przyszedłem sobie kiedyś na trening, bardzo mi się to spodobało, no i tak jakoś zostało już. Fajna forma, można sobie przyjść z kolegami, pograć. Ostatnim wydarzeniem w ramach akcji Ferie z Mosirem był turniej piłki nożnej, który odbył się na hali zespołu szkół katolickich. Zwycięzcą został Tubondzin, drugie miejsce zajęli ambasadorzy, na trzecim miejscu był Hetman, a ostatnie miejsce przypadł katolikowi. Turniej piłki nożnej, na który dzisiaj się znajdujemy, frekwencja może faktycznie nie powalająca, ale można było ciekawie spędzić czas, pograć w dobrowym towarzystwie swoich przyjaciół. Nasza drużyna jest zgrana, znaczy jakoś rok temu jak byliśmy na tym turnieju, to jeszcze byliśmy w innym składzie i trochę nam się nie podobał, zmieniliśmy go, dołączył tamten zawodnik i jak widać wygraliśmy, więc to się opłaciło. Mamy wierne fanki, to nam też pomogło na pewno. My tak od zawsze gramy po prostu na podwórku, no po prostu taką podwórkową piłkę gramy, ale no jak widać jesteśmy zgrani. Wolimy chyba spędzanie aktywne niż przed komputerem. Wśród uczestników widać było zaangażowanie, pasję i radość do uprawiania sportu. Z chęcią brali udział w zajęciach, a przede wszystkim była to niezwykła okazja do oderwania się od komputerów, telefonów i wirtualnego świata. Z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu skorzystało ponad 300 osób. Prowadziliśmy w tym roku Akademię Kajakarstwa, Akademię Lekkiej Atletyki, Akademię Karate i Akademię Zapasów. Z tych form skorzystały osoby, które chciały się troszeczkę w tym okresie poruszać, nie tylko siedzieć przed telewizorem, nie tylko przed komputerem czy telefonem. Mieliśmy również turnieje, czyli młodzież, która uczestniczyła w akademiach sportowych, mogła się sprawdzić. Był to turniej tenisa stołowego, turniej piłki koszykowej i turniej piłki nożnej. Chcemy kontynuować tą formę działalności i myślimy tutaj o takiej akademii i o takich wakacjach dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sieradza. Chodzi nam przede wszystkim o młodzież, która nie wyjedzie nigdzie na wakacje, albo ta, która wyjechała i wróciła i jakby chcemy też dla niej troszeczkę ten czas zagospodarować. Ja myślę, że ta forma spędzania czasu wolnego się sprawdziła. Ona się sprawdziła nie tylko w tym roku, ale sprawdziła się w latach ubiegłych i dlatego będziemy to kontynuowali. Tutaj na pewno dużo pracy włożyli w to wszystko pracownicy Mosiru. Pani dyrektor Emilia Marek, Michał Sieczkowski i Mariola Góra, którzy byli jakby odpowiedzialni za tą formę realizacji zajęć dla dzieci, więc myślę, że na okres letni również przygotujemy ofertę dla młodzieży. Na dzień dzisiejszy wszystkie osoby, które chciałyby korzystać z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mogą z tych obiektów korzystać. Mamy nadzieję, że młodzież, która przyszła na zajęcia i korzystała z akademii różnego rodzaju, zostanie w klubach i po prostu będzie trenowała i startowała w zawodach sportowych.